skłosza Redeco. www.redeco.pl. Wrocławianki już zakończyły tegoroczne występy w Ekstralidze. W końcówce rundy jesiennej podopieczne Jerzego Szalińskiego zaprezentowały niezłą skuteczność, w dwóch wygranych spotkaniach zdobywając aż 11 goli. Na półmetku sezonu AZS zajmuje piąte miejsce w najwyższej klasie rozgrywkowej. Pucharowy przeciwnik wrocławskiej drużyny występuje na zapleczu Ekstraklasy. Piłkarki z Katowic jesień zakończyły na pozycji wicelidera. Z 8 spotkań zespół AZS-u AWF przegrał tylko jedno z prowadzącą w tabeli ekipą Czarnych Sosnowiec. Czołowymi zawodniczkami w drużynie trenera Witolda Zająca są dwie Słowaczki, Patrycja Chmirowa i Patrycja Fischerowa, które razem strzeliły 10 bramek w lidze. Ponadto w składzie AZS-u występują m.in. młodzieżowe reprezentantki kraju Klaudia Kubaszek i Aleksandra Lizoń oraz dwie były piłkarki klubu z Wrocławia, bramkarka Monika Iwańczuk oraz Natalia Nosalik. Zespół z Katowic, w przeciwieństwie do wrocławskich akademiczek, które zaczynają zmagania na szczeblu centralnym, ma już za sobą pucharowe występy. W finale regionalnym katowiczanki wyeliminowały ekstraligowy AJD Gol Częstochowa, wygrywając 2-1. Akademickie drużyny z Wrocławia i Katowic zmierzyły się już ze sobą w rozgrywkach o Puchar Polski. W kwietniu ubiegłego roku do wyłonienia zwycięzcy potrzebny był konkurs rzutów karnych, który wygrał 4-2 zespół ze stolicy Dolnego Śląska. W regulaminowym czasie gry padł bezbramkowy remis. Tym razem zdecydowanym faworytem spotkania 1/8 finału Pucharu Polski, które w poniedziałek 11 listopada rozegrane zostanie w Katowicach, będą wrocławianki. Zwycięzca tego meczu w ćwierćfinale zagra z wygranym z pary Rolnik Biedrzychowice Unia Racibórz. Nowe centrum skłosza Redeco. www.redeco.pl